jeszcze przed unboxingiem chciałem Ci pokazać, jak wygląda wideo z Oppo Find X2 Pro. Stabilizacja, zobacz. Idziemy po schodach, po schodach. Kurczę, człowieku. Coś niesamowitego. Gdzie jesteśmy? Rzeszowski Zachód. Zachodni, tak. Co ja gadam. Zachodni peron w Rzeszowie. Nigdy tu nie byłem. No akurat jestem, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Jest godzina po 17, pewnie przed 20, więc światło już jest takie, no, słabo, troszkę wieje, jak się zaczynam, wieje, ale jest włączona tutaj funkcja wygłuszania szumów wiatru, jak i funkcja 3D do ogólny mikrofon. Takie ma funkcje ten telefon, widziałeś? Słuchaj, inne tego nie mają. Zaraz przetestujemy zooma. Tylko się jeszcze przejdziemy tutaj troszeczkę. Masz Rzeszów Zachodni. No. Dobra, bo tam dalej to już nie ma co iść. No jak myślisz, jaka jest jakość wideo? Zrobimy zooma. Jest jeden razy. Jest dwa razy. Jest pięć razy. I tu powinien zmienić się lens, tak? Czy nie? A, jeszcze nie dobiłem. Jest 10 razy. A może nie? Już nie pamiętam. 10 razy. I zobacz, jak jest stabilnie. Tutaj nic się nie trzęsie. Pamiętaj, że jesteśmy w 60 klatkach na sekundę. Dobra, wracamy. No, wiatr wieje dość mocno, prawda? Więc tutaj może być różnie. Zobaczmy sobie na wieżowiec. Jeszcze raz zoomik. 5, 10. 5 i wracamy do 1. Czekaj, sorry, że zablokowałem kamerę. Jakość jest naprawdę piorunująca. Masakra. Moim zdaniem żaden smartfon nie ma takiej jakości jak ten smartfon. Zakaz palenia. No smoking. No whooping. Dobra. Nie będziemy tutaj wpadać w samo uwielbienie. Nie filmujemy siebie, tylko okoliczności. Jestem ciekawy, jak odbierze ten wiatr, bo jest dość duży wiatr. Zobacz po drzewach, jak wieje. I ja aktualnie idę pod wiatr. Także powinny być szumy masakryczne. Jeśli są szumy masakryczne, to sorry, ale to jest test wideo. Prawdziwy, bez ściemy. To zostanie uploadowane bezpośrednio z telefonu na komputer. Bez żadnych miksów, dodawania, Photoshopów, Adobe, Premiere, nic. Nic. Czyściuteńki. Czyściuteńki plik. Dobra, tu już tak nie wieje. Po flagach nawet widzisz, ale tu już będzie miasto. Zobacz, jak samochody. Ja się zatrzymam. Widzisz, mam wrażenie, jakbym filmował z profesjonalnej kamery. Tam stoi, wiesz co? Moje Lamborghini. No. Miałem zrobić cięcie i jeszcze pod Biedronką zrobić wideo, ale jednak takie, wiesz, wideo posklejane to już nie jest to, co oryginalne, nie? Nie jest to samo. Dobra, zróbmy zooma na czymś. Znaczy nie zooma, tylko makro. W 60 klatkach to makro nie jest takie jak w 30 makrach, bo... Jezu, jak w 30 klatkach, bo nie jest chyba obsługiwana ta dolna... Dolny lens. Zobaczmy, czy jest. Nie. Gdybym zmienił na 30 klatek, to byłoby super... O, brudny. Sorry. To byłoby super makro. Bardzo głębokie. Widzisz? No w 60 niestety. Ale zauważ, jak w 60 klatkach
inne telefony sobie nie dają rady z ostrością, gubią ostrość, albo ta ostrość tak wolno chodzi. Zobacz tutaj. Jakieś pytania? O czym tu mówię w ogóle? A zobaczmy sobie rozkład, czy coś będzie. Jest tych pociągów, kurczę, trochę tutaj. Nie powiem. Myślałem, że nie ma, ale jest. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zgodnie z rozporządzeniem miasta, ministra zdrowia... Aj Boże, nauczę czytać. Dobrze, nie będę już tego czytał, bo się kompromituję. Za utrudnienia przepraszamy. Czyli ogólnie jest wszystko dobrze. Tu jest taka... Nie wiem, po co ta szyba jest. A, tu się możesz oprzeć, rozumiesz? Tu się możesz oprzeć. Jakbyś chciał, jest taki szklany śmietnik, plastik, pleksowy, nie? Pleksa. Jest dla niepełnosprawnych wjazd na wózki, czy takie typu rzeczy. Bardzo fajnie, ale dość długa ta rampa, to trzeba się troszeczkę ojeździć. No bo jest tutaj dość wysoko, nie powiem. Zemirko nie spadł ten telefon, bo nie jest tanio, rozumiesz? No i co? No i filmujemy, DPD jedzie. No, powiem ci, że mam wrażenie, że nagrywam profesjonalną kamerą. Taka jest jakość. Jeśli żeby było słońce, to byłoby jeszcze lepiej. No dobra. O, tu masz zegarek. Wcale nie jest w pół do 8, jest 15 po 7. Widzisz? No, ale to już i tak jest słońce. Słońca nie ma. O, za chmurami. Tu niebo sobie zobacz. Ładnie zbiera niebo? Elegancko. Fajnie. Zbiera. No. Chińska myśl techniczna, jak to mówią. Tak. Tylko, że kamery są od Sony. Rozumiesz? Telefon jest Oppo. To tak jest, że wszyscy mają chyba kamery od Sony, nie? Sony jest chyba raczej... No i Samsung czasami daje do różnych telefonów, ale raczej Sony jest liderem w kamerach. Miałem w ręce wczoraj już retailową wersję najnowszego telefonu Sony. No i powiem ci, że tam jest bardziej taki profesjonalny. Tam jak sobie klikniesz na professional, to masz wideo takie, które trzeba jeszcze obrabiać. Takie surówka, tak zwany RAW. RAW file i w ten czas go obrabiasz, dodajesz kolory, bajery i w ten czas już taki, wiesz, bardzo profesjonalny jest tamten smartfon, ale lekki strasznie, taki wydaje się lekuteńki. Sony Xperia 2 i Sony Xperia 1-2, tak? Ten za 5000 drogi. Rozumiesz? No i jest Lamborghini moje. No i co? No to nie tyle, no to co ci będę więcej gadał? Miałem zrobić jeszcze pod Biedronką. O, czekaj, tego się nie będę pokazywał. Ale nie, to już mówiłem, nie będziemy tego ciąć. Także pozdrawiam i polecam, wracam na ten. O, tu porządny widok, widziałeś? No to chodzi, miałem zrobić zoom, ale już nie zdążyłem. Pozdrawiam, polecam, na rzeczy.